Zatrzymaliśmy nasz cylinder. Za bardzo nic tu nie możemy już zrobić. To jest zablokowane. No cóż, wracamy. Bardzo fajnie ogląda się te wiadomości głosowe na cylindrach. Dostaniemy ich kilka w swoim życiu, znaczy tej podróży tutaj. Podejdziemy teraz do konsoli, przepraszam. Spać mi się chce strasznie, matko. Podejdziemy do konsoli i wyprodukujemy nowe nogi dla Oscara. Teraz tak. Gdzie jest dźwignia? Numer 3. I teraz tą dźwignię. To był chyba tamten. Tak, to jest ten. I czy coś jeszcze mamy tu zrobić? A już tyle. Ha, zapomniałam, że jeszcze jest karta Oscara, którą trzeba włożyć tutaj. I chyba możemy już klikać. Tak, wyprodukują nam się jakieś nogi, tylko czy to będą na pewno te nogi, o które nam chodzi, to... Mamy już wyprodukowane nogi dla naszego Oscara. Tak więc pójdziemy po nie i zaniesiemy mu je, no bo cóż. Czemu ona tu nie biegnie, tylko idzie? No matko, kochani. Tu są nogi. Bierzemy siup i lecimy do Oscara, bo niecierpliwie na pewno czeka na swoje nóżki i żeby odwiedzić swoją lokomotywę, bo jak żeby inaczej. Maszynista to maszynista, prawda? Dobra, damy mu teraz te nogi. Oto twoje nogi, Oscarze. Powinny pasować. Kate Walker, widzę, że udało ci się wyprodukować dwa modele XZ2005B. Brawo, Kate. Jestem z ciebie naprawdę dumna. Kate Walker. Dobrze z nimi wyglądasz. Wygodne? Bardzo. Jesteś bardzo miła, Kate Walker. Wybacz, ale muszę cię teraz opuścić. Dokąd idziesz? Muszę odnaleźć swój pociąg. Zbliża się czas odjazdu. Nie wiem, czy widzicie, ale mi tak w rogach ekranu wyskoczyły napisy. Ja chyba coś przez przypadek wcisnęłam, teraz nie wiem co. Może mi napiszecie, jak je zlikwidować. Byłabym wdzięczna, ale to tak by the way zupełnie już, nie? Wcisnęłam coś głupiego. Nie wiem teraz co. On sobie poszedł do tego swojego pociągu i na zdrowie mu. Niech sobie idzie. Zlikwidowałam te napisy. No widzicie. Tyle wcisnęłam, się okazało. Spoko.
Pójdziemy teraz sobie jeszcze na cmentarz w Valadilajne, bo tam mamy parę ważnych rzeczy do zrobienia. Na razie nie ma co iść do pociągu, bo i tak nigdzie nim nie pojedziemy chwilowo. Pomijam fakt, że nawet jak już pójdziemy na ten cmentarz i wrócimy do pociągu, to i tak Oskar będzie chciał od nas dużo różnych dziwnych rzeczy. Jak to Oskar? Służbista, maszynista, pilnuje rozkładu, no. Idziemy tam, tym razem. I teraz tam lecimy. Nasze koło tu pracuje, jak widać. Ktoś tam siedział na ławce, ale to za chwilę z nim porozmawiamy. Może na razie biegnijmy do tego kościoła. Tak to tutaj była ta animacja z marszem pogrzebowym, znaczy tym, no wiecie co, gdzie wieźli Annę Vorarlberg. Kto to dzwoni do nas tym razem? Halo? Kate, więc co nowego? Mamy problem, panie Marson. Jaki problem? Proszę, Kate, nie owijaj w bawełnę. Może być spadkobierca. Co? Hans, brat Anny Vorarlberg. Wygląda na to, że on nadal żyje. Nie możemy kupić fabryki bez jego zgody. Co to? Skąd się wziął nagle tajemniczy braciszek? I wracając do sedna, gdzie on jest? Co powiedział notariusz? Nic, to znaczy nic więcej. Proszę zrozumieć, to miasteczko jest trochę dziwne. Wszystko jest dziwne. Ludzie, rzeczy. Sytuacja nie jest taka prosta. Muszę przeprowadzić pewne dochodzenie. Posłuchaj, Kate. Universal Toys to jeden z naszych największych klientów i nie obchodzi mnie, jak dziwaczne jest to miasteczko. Istotny jest fakt, że twoja noga nie stanie w Nowym Jorku, jeśli nie zakończysz tej sprawy, jasne? Tak, panie Marson. Może pan na mnie liczyć, ja... Cholera. No i rozłączył się. Szkoda, że przez biedną Annę nasza Kate będzie miała problemy w pracy. Ale teraz to już nie za bardzo ma znaczenie. Cóż. Teraz tak. Lecimy tutaj. I włazimy do tej drzwi. Wszystko ma tu taki opływowy kształt, zauważyliście? Jest dużo łuków. Takich powyginanych, wiecie. Pofalowanych w morze. Dobra, idź w tę stronę. O, co tu? Zablokowane. Nie mogę tego otworzyć. Tu gdzieś powinien być klucz. Dobra, zaraz to sobie... Też to jest zablokowane, tak? To... Dobra, to pójdziemy tu, może coś gdzieś się da zobaczyć jeszcze. O! Coś tu jest. Jest i klucz, proszę bardzo. Swoją drogą, ładnie to tak, że włamujemy się do zakrystii jakiegoś kościoła w małym miasteczku w Alpach Francuskich. I sobie po prostu grzebiemy po szafkach. Jakaś karta perforowana, pomarańczowa. Dobra, mniejsza. A tu mamy fioletową kartę perforowaną. Garderoba jakiegoś księdza. Spoko. A, to i klucz. Co to jest? Mojemu następcy? Proboszczowi parafii Valadilajne. Spowiedź święta jest wielką tajemnicą, to też niniejsze wyznanie to efekt zmagań z... O kurczę, jakie to jest niewyraźne pismo. Pewnego dnia w marcu 1938 roku Rudolf Vorarlberg zapukał do moich drzwi. Byłem wtedy młodym księdzem i zostałem zdominowany silną osobowością, najważniejszej osoby w mieście. Pamiętam, że padało tego dnia, pod przemokłą fryzurą pana Vorarlberga kryła się twarz pełna cierpienia. Przez zaciśnięte zęby, z oczami przepełnionymi smutkiem, wyszeptał je właśnie umarł jego syn. Aha, wyszeptał, że właśnie umarł jego syn. Chciałbym natychmiast...
Chciałbym natychmiast poszedł pobłogosławić ciało dziecka. Wyszedłem do ciemnego pokoju kreślarskiego w domu rodziny Vorarlbergów. Trumna Hansa stała po środku, była zamknięta. Pan Vorarlberg wytłumaczył, że nie chce, by ktokolwiek oglądał ciało syna. Zmasakrowane zwłoki Hansa znaleziono pod zawaliskiem kamieni. Przypuszczano, że poślizgnął się i spadł ze skały. Wprawdzie młody Vorarlberg miał 18 lat, ale nie był w pełni władzy umysłowej. Wierzyłem mu. Przeprowadziłem pogrzeb. Pochowaliśmy Hansa Vorarlberga z całym szacunkiem należnym zaistniałej tragedii. Życie płynie i z pewnością łatwo zapomniałbym ten epizod, gdyby kilka lat później po śmierci ojca Anna Vorarlberg miała wypadek w fabryce. Nieomal zginęła. Blisko śmierci wybudziła w niej potrzebę wyspowiadania się. Do dziś nachodzi mnie w snach. Powiedziała, że ciało jej młodego brata Hansa nie spoczywa w rodzinnym grobowcu na cmentarzu z prostej przyczyny, gdyż jej brat nadal żyje. Pobłogosławiłem i poświęciłem pustą trumnę. Brałem udział i podpisałem się pod tą maskaradą wymyśloną przez samego Rudolfa Vorarlberga, który pragnął pogrzebać nienawiść, jaką żywił do syna. Jego syn odszedł, a on czuł się zdradzony. Człowiek ten wolał wierzyć, że jego syn nie żyje i sprawił, iż wszyscy w to uwierzyli. Nie chciał przyjąć prawdy, więc podstępnie mnie oszukał. Jakim ja byłem księdzem? Jakim księdzem się stanę? Nasz litościwy ojcze, osądź me czyny, spoczywa na mnie obowiązek poinformowania cię, że jedna z twoich owieczek zbłądziła. Pozostawiam w twych rękach tę okropną najemnicę, byś sam ocenił, co dalej. Leon Bernard, ksiądz. No cóż. Mam jeszcze jedną kartę perforowaną, kilka szat i chyba możemy już stąd wyjść. Dobra. Tędy możemy wyjść, czy jest zamknięte? To jest chyba wejście do kościoła, tak? Bez sensu. Zamknięte. No, bo to jest wejście do kościoła. Wrócimy się teraz do windy. I przyjrzymy się temu mechanizmowi. Czy już domyślacie się, co należy tu zrobić? Musimy powstawiać w odpowiednie miejsca te trybiki. Pociągnąć dźwignię. A winda zawiezie nas na górę. Patrzcie, kiedy jest wszystko zardzewiałe. Wszystko. Dobra. Włożymy temu człowiekowi w plecy fioletową kartę. Niepotrzebne mi już te karty. No cóż. Zjedziemy na dół tą windą i pójdziemy do grobowca Vorarlbergów. Wiem, jak to strasznie brzmi, że idziemy w ogóle na cmentarz, a już w ogóle, że wchodzimy do grobowca, a już w ogóle, że zaraz będziemy otwierać czyjś grób. Nie tu! Stop! Źle kliknęłam, jak patrzyłam się. Matko, przepraszam. Boże.
No i musimy wjechać na górę i jeszcze raz w dół. Tak najgorzej to w tej grze źle kliknąć i potem mieć animację dziwną. No cóż, trudno się mówi. Tu na dół idziemy, na dół. Tu. I tam. No, pobiegniesz. Dziękuję. Tu, jak widzicie w tym cylindrze, jest miejsce na klucz Vorarlbergów. Jest to właśnie ten... ten klucz o tym nietypowym kształcie, tym charakterystycznym, o którym pisała tamta ulotka, którą znaleźliśmy na samym początku gry, warto dodać. Idziemy dalej. Przerażająco. Jest Anna Vorarlberg. Niedawno pokonana. Pochowana. Izabel Vorarlberg. Nie wiem, gdzie jest Rudolf. To jest chyba Rudolf. I inni Vorarlbergowie tu też są. Przyjrzymy się trumnie. Która jest pusta, jak widać. Upadek w górach zabija chłopca. Wczoraj rodzina Vorarlbergów przeżyła tragedię. Rudolf Vorarlberg odkrył martwe ciało swego syna Hansa pod zawaliskiem kamieni. Luźne skały oraz słaba widoczność spowodowana poranną mgłą były prawdopodobnie przyczyną upadku młodzieńca. Taką teorię wysunęła rodzina, gdyż nie było świadków zdarzenia. Hans właśnie ukończył 18 lat. 8 lat temu miał wypadek, na skutek którego nigdy nie powrócił do pełni władz umysłowych. Mimo iż żył na uboczu, znany był niemal każdemu, a przyszłość wyrobów fabryki Vorarlbergów spoczywała w jego rękach. Pragniemy w imieniu wszystkich pracowników gazety Valadilajne złożyć najgłębsze wyrazy współczucia, najszczersze kondolencje Rudolfowi Vorarlbergowi i jego córce Annie, która z dniem dzisiejszym staje się jedyną spadkobierczynią fabryki automatów. Tego się dowiedzieliśmy. I był tam jeszcze cylinder głosowy, który będziemy musieli chyba odsłuchać w biurze Anny Vorarlberg, ale to potem... No, w każdym bądź razie, dobra. Lecimy w sumie teraz do Anny. Do Anny, do fabryki, do jej biura. Odsłuchamy ten cylinder, a potem już udamy się prosto do pociągu. I może uda nam się ruszyć w dalszą podróż. Puścimy Valadilajne, by już nigdy do niego nie wrócić. Porozmawiamy sobie jeszcze może z tym człowieczkiem, który tam siedział. No tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż za radość spotkać tak młodą, piękną kobietę, swą obecnością zaszczycającą stare uliczki naszego miasteczka. Proszę spocząć tu obok i razem ze mną pooddychać zdrowym, świeżym powietrzem. Dziękuję, bardzo mi miło, ale obawiam się, że nie mam czasu. Może innym razem. Mam taką nadzieję, panienko. Pamiętam czasy, gdy te ulice tętniły życiem. Każdy zakątek krył tu w sobie coś wyjątkowego. Ach... Nasze małe miasteczko Valadilajne nie jest już takie jak dawniej. Wygląda na to, że wiele się tu zmieniło ostatnio. Nasze dzieci opuściły dolinę, uciekły do miast. Nie można ich za to winić. Muszą przecież zarabiać na życie. Trzeba iść z duchem czasu, nieprawdaż? Bo w fabryce Vorarlbergów nie znajdą przecież zatrudnienia. Ciężko jest żyć z dala od świata. Proszę mi wierzyć, panienko. To taka piękna wioska. Od razu wiem, że pani nie jest stąd.
Mam nadzieję, że nasze proste przyjemności, których nie mamy tu zbyt wiele, będą panience odpowiadać. Życzę miłego dnia. Widzieliśmy się od niego tylko tyle, że dzieci, w większości ludzi z Valadilaine uciekały do dużych miast. I w sumie wiemy tylko tyle. Gra mi się wiesza. Dlaczego gra mi się przycina? Kate, stój. Idziesz? No. Tak ma być. Nie ma przycinania się. I znowu, dlaczego tak? No nie wiem, jeszcze raz. Cóż, no to ja może. Nie wiem. Nie wiem, co mam robić teraz. Jeszcze trochę się skołowałam. Mam tak mało FPS-ów, że nie ma co nagrywać. Pożegnam się z wami teraz w takim razie. Zapiszę grę i skończę nagrywanie i zobaczymy się w następnym odcinku, gdzie już wyjedziemy z Valadilaine i pojedziemy do następnego naszego celu podróży. Także spróbujemy. Bo widzę, że się uspokoiły FPS-y. No, może coś z tego będzie. Dobra, lecimy do biura Anny. Czyli jeszcze nie kończymy. Do biura Anny. Ten. No. Wejdziesz ty do tej fabryki, czy nie? Tak się gra od wiesi. Kurka wodna, czemu to tak? Przycina mi, przycina. Powiem nawet, z czego to wynika. Więc wejdziemy do fabryki. I tu się z wami żegnam. Także do następnych odcinków Syberii. No i do zobaczenia. Pa, pa!